znajduje się na tarasie domu oferowanego przez jednego z większych deweloperów w Hiszpanii. Domy moim zdaniem są idealne do tego, żeby zamieszkać w tym słonecznym kraju. Znajdujemy się 500 metrów od morza i jakieś 2 km od najbliższego miasteczka. Ceny domów zaczynają się od 634 tysięcy euro za dom z 3 sypialniami o powierzchni 142 metry kwadratowe. Dzień dobry, ja nazywam się Bartosz Zawadzki i dzisiaj jestem na terenie inwestycji domów w zabudowie szeregowej. Inwestycja realizowana jest przez jednego z większych deweloperów w Hiszpanii, czyli Neynor Homes. Inwestycja składa się z 80 domów właśnie w zabudowie szeregowej, zostało 35, czyli niecałe 50%. Cała inwestycja będzie gotowa jeszcze w tym roku, dokładnie w listopadzie. Inwestycja ma świetną lokalizację i moim zdaniem jest idealna do tego, żeby zamieszkać w tym słonecznym kraju. Dzisiaj mamy 23 stycznia i 20 stopni w cieniu. Na słońcu myślę, że spokojnie dobijemy do 30. Oczywiście nie zawsze w styczniu mamy taką temperaturę, ale czasami zdarzają się też takie dni. Wspomniałem o świetnej lokalizacji, dlatego że jesteśmy 500 metrów od morza, od bardzo kameralnej plaży Playa del Chaparral. Tuż obok mamy pole golfowe dla miłośników tego sportu. Oprócz tego jesteśmy jakieś 2 km od urbanizacji La Cala de Mijas. Dookoła mamy dużo lokalnych restauracji, lokalny sklepik. Większy sklep jest właśnie w La Cala de Mijas. Znajdziemy tam sklep Mercadona, Aldi, Carrefour. Lokalny ryneczek, który gdzie co niedzielę możemy kupić owoce, warzywa czy jakieś lokalne hiszpańskie produkty. Ponadto jesteśmy jakieś 14 km od przepięknej miejscowości Mijas, która jest położona na wzgórzu. Zresztą ta urbanizacja, która się nazywa Las Lagunas de Mijas, należy właśnie administracyjnie do miasta Mijas, więc jak będziemy coś załatwiać w urzędzie miasta, to będziemy musieli się udać do miasta Mijas. Ponadto jakieś 6 km od inwestycji mamy duże centrum handlowe Miramar, a do lotniska jakieś 30, do lotniska w Maladze jakieś 39 km, czyli około 40 minut jazdy samochodem. Domy oferowane są z 3 lub 4 sypialniami. Każdy dom ma duży salon. Ten akurat w tym domu pokazowym ma ponad 45 metrów kwadratowych. Mamy też aneks kuchenny z wyspą. Kuchnia jest w pełni wyposażona, włącznie ze sprzętem AGD w zabudowie, sprzęt marki Siemens. W cenie mamy również klimatyzację. Osobny kontroler mamy na dole i osobny na górze, czyli możemy mieć różne temperatury na dole i na górze. W łazienkach mamy podgrzewane podłogi. Domy z 3 sypialniami, wszystkie sypialnie mają na górze. Domy z 4 sypialniami, 3 sypialnie mają na górze i 1 mają dodatkowo na dole. W domach z 3 sypialniami, które są, przypomnę, wszystkie na pierwszym piętrze, główna sypialnia ma ponad 28 metrów, naprawdę kawał przestrzeni. Tutaj mamy garderobę, oprócz tego mamy prywatną oczywiście łazienkę, która ma około 5 metrów kwadratowych.
Druga łazienka na piętrze jest wspólna dla dwóch pozostałych sypialni, które mają odpowiednio około 14 metrów kwadratowych i około 12 metrów kwadratowych. Jeszcze na dole mamy toaletę, o tym zapomniałem powiedzieć. W domach z czterema sypialniami ta główna sypialnia jest nieco mniejsza, bo ma około 20 metrów kwadratowych i łazienka, która jest tuż obok sypialni, ma około 6 metrów kwadratowych. Niesamowita inwestycja realizowana przez jednego z większych deweloperów w Hiszpanii. Idealna do tego, żeby przeprowadzić się do tego słonecznego kraju. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu lub na stronę costaagent.com. Do zobaczenia w Hiszpanii.